można tak do środka, żebyśmy wszyscy się zmieścili. Proszę, wyjdziemy, zapraszam. Panowie, prawdopodobnie nie gryzą. Chociaż nie wiem, jak tu pan kapelusz. Niektórzy z państwa to nie pamiętają. Dzień dobry państwu. Witam ponownie po wakacjach. Instytut nie był zamknięty. Ostatnio mieliśmy wystawę w Lipku, gdzie szkoła Lipca, pani Syrii Sekrenej. Dziś otwieramy wystawę wyjątkową, którą mało kiedy się nam zdarza, że możemy przedstawić tak ważną, ciekawą twórczość słowackich artystów. Wystawa przedstawia artystów najważniejsi przedstawicieli powojennego modernizmu na Słowacji. Pochodzi ona ze zbioru w Turczyńskiej Galerii w Martinie. Witam serdecznie dyrektora Galerii Lubomira Krałowackiego. Witam serdecznie. Częścią tej wystawy są również fotografie obiektywem pana Iwana Kielikoera. Serdecznie witam. Iwan był osobistym przyjacielem artystów, one się znajdują tam obok pomieszczeniu. I fotografowali ich na wernisażach, prywatnie, atelier, także bardzo cenne również dzieła są to. Kuratorem dzisiejszej wystawy jest pan Mirosław Hala. Witam serdecznie. Zanim oddaję panu kuratorowi głos, to poproszę pana dyrektora o parę słów. Krasna dami, mili pani. Przepiękne pani i panowie. Dovolte mi, aby som vás mene svojom, ale aj mene pracovník od Turčianskej galérie srdečne privítal a som rád, že môžeme vôbec prvýkrát ako galéria predstaviť svoje diela po vašej. Zarówno v svojom imeniu, jak i v imeniu reszty pracovníkov Turčianskej galérie chciałbym Państwa bardzo srdečne privítať tutaj počas pierwszej prezentácie zbioru galérie Warszawy. Turčianska galéria vznikla v roku 1983 v meste Martin, v regióne Turiec. Región Turiec, miasto Martin, tam sa znajduje Turčianska galéria, ktorá povstala v roku 1983. Môžem bez nejakého postihu povedať, že začiatkom minulého storočia Martin bol považovaný za hlavné mesto slovenského literárneho umenia. I mogę właściwie powiedzieć, że na początku minionego wieku Martin był uważany za najważniejsze miasto, za taką stolicę właśnie sztuki słowackiej. Tworzyli tam mnohy wyznanych przedstawiciela słowenskiej literatury moderny, a parę z nich my przywieźli aj sem do Warszawy. Tworzyli tam właśnie bardzo ważni przedstawiciele słowackiego modernizmu i kilku z nich przedstawicieli pracę przywieźliśmy właśnie do Warszawy. Ja to výstave vám povie kurátor Miroslav Halák. Táto výstava má dve časti. Prvá časť, predstavujeme vám autorov, slovenských autorov. Viacej o výstave povie kurátor za moment. Natomiast ja dodám, že výstava składa się z dvoch części. Pierwsza część výstavy to... A druhá časť, ktorá... Tá, tutaj, v ktorej się znajdujeme, tak? Tých autorov z grupy Mikuláša Galandy. A druhú časť tvoria fotografie, ktoré zachytávajú dvoch členov tejto skupiny, dvoch výtvarníkov, a to je Rudavského a Kompanka. Druhá časť znajduje sa v tamtej sali institútu i predstavuje vlastne fotografie autorstva pana Kellera, na ktorej znajduje sa dvoch tých istotných predstaviteľí tej grupy Mikuláša Galandy, Rudavský i Kompanek. Pozdrowiam za trochę się wyrównaczył. Tak, jeszcze na kilku fotografiach pojawia się kolejny z nich Kowarczyk. W Warszawie są prvý krát a mesto, czy staré albo nowe, ma veľmi očarilo. A ja dúfam, že aspoň šťastí vás očarí táto naša výstava. W Warszawie jestem po raz pierwszy i zarówno nowe miasto, jak i stare miasto mnie oczarowało. I tak samo mam nadzieję, że nasza wystawa oczaruje Państwa. Prawie mam przyjemny malec. Życzymy wielkie wrażenie z wystawy. Dziękujemy.